To dzielne trio na posterunku Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze już od rana. Jak często pan tu zagląda? Regularnie, to 2 miesiące, to 3 miesiące. Co panu tu przyciąga? No to, żeby uratować komuś innemu życie, nie? Wystarczy przejść pozytywnie wywiad i podstawowe badania lekarskie. Centrum czeka od poniedziałku do piątku. To boli? Jakie uczucie towarzyszy, jak się oddaje tę krew? Jedyny ból to jest wkucie igły w rękę, a pozostałe nic się nie dzieje. Czyli nie ma czego się bać? Zupełnie nie ma. Polecam. Pracownicy centrum pobierają krew 30 tysięcy razy w roku, maksymalnie 450 ml. Niemal całość trafia do lubuskich szpitali, choć wspieramy również sąsiednie województwa. Chcielibyśmy pobierać trochę więcej, żeby nie mieć nerwowych sytuacji, szczególnie w okresach wakacyjnych, bo taka najgorsza sytuacja w zaopatrzeniu, nie tylko w województwie lubuskim, ale w całej Polsce, ma miejsce w miesiącach lipcu i sierpniu. Jeszcze przed wakacjami mamy szansę zaopatrzyć Lubuskie w krew dzięki akcji zielonogórskiej nafty Dar Krwi na Dzień Dziecka. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Zielonej Góry, bo oczywiście akcja jest bardzo szczytna, bo każda kropelka krwi później ratuje zdrowie i życie ludzi, często nam nieznanych. Do wzięcia udziału w akcji przed budynkiem nafty będzie namawiał sam Gazuś. Dzieci przejdą szkolenie z pierwszej pomocy, a przy okazji będą mogły się pobawić. Będą malowały swoje wakacje, będą robiły wielkie bańki, będzie z nami Gazuś, nasza firmowa maskotka, który też będzie oddawał krew. Będą nasi motocykliści, koledzy z klubu honorowych dawców krwi Nafta, których maszyny będziemy mogli również zobaczyć. Już w grudniowej akcji nafta zebrała 27 litrów krwi. Tym razem dzięki Państwa pomocy możemy pobić ten rekord i jednocześnie zadbać o zdrowie. Będzie można sobie zmierzyć poziom tłuszczu w organizmie i podjąć pierwsze kroki po to, żeby zmienić styl życia, po to, żeby dowiedzieć się, jak pomóc innym, jak oddać krew, jak być dawcą szpiku. Widzimy się w przyszły piątek, 12 czerwca, na parkingu przed budynkiem nafty.